Śliwiński tak do nas mówi, jakby powstanie już było wygrane. Innej możliwości nie widzi. A prawda jest taka, że dowódcą i to dobrym jest tylko na chwilę. Jak trzeba walczyć, mówi, to walczmy, ale lepiej budować i tworzyć. Tak mówi. Ja tam prosty żołnierz jestem, ale wiem, że najpierw niepodległość trzeba odzyskać. Mam rację, no, a potem o czym innym myśleć. Jak Bóg da, to się jego plany sprawdzą i Polsce pomoże. Byle powstanie wygrać. Od co? No. Wśród dowódców Powstania Wielkopolskiego ważną rolę odegrał mecenas Bernard Śliwiński, prawnik z zawodu i wykształcenia, żołnierz zaś z powołania. W styczniu 1919 roku stanął na czele frontu południowo-zachodniego powstania, a następnie dowodził 6. Pułkiem Strzelców Wielkopolskich. W dwudziestoleciu międzywojennym najpierw był prezydentem miasta Bydgoszczy, później zaś otworzył praktykę adwokacką w Poznaniu. Wzięty do niewoli podczas bitwy nad Bzurą, zmarł w obozie niemieckim w Neubrandenburgu 18 grudnia 1941 roku. 18 grudnia 1878 roku urodził się Aleksander Piotrowski. Lekarz był założycielem pisma Nowiny Psychiatryczne, a po odzyskaniu niepodległości został powołany na stanowisko dyrektora Krajowego Zakładu Psychiatrycznego w Dziekance koło Gniezna. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych do teraz nosi jego imię. Stanisław Wasylewski urodził się 18 grudnia 1885 roku w Stanisławowie. Zasłynął jako dziennikarz, reportażysta i autor niezrównanych esejów obyczajowych. Przewodniczył poznańskiemu oddziałowi Związku Literatów Polskich. Był wyróżniony Złotym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Do dziś książki Wasylewskiego, choć już nieco archaiczne, są chętnie czytane. Zwiedzający cmentarz zasłużonych Wielkopolan zwracają uwagę na okazały nagrobek Romana Szymańskiego, redaktora Orędownika. Żywot miał burzliwy, rodem kostrzynianin. Był absolwentem gimnazjum Świętej Marii Magdaleny, potem przez pewien czas klerykiem wreszcie. Uczestniczył w powstaniu styczniowym. W latach 70. XIX wieku zaangażował się w działalność gospodarczą i narodową. Roman Szymański zmarł 18 grudnia 1908 roku. Profesor Antoni Peret-Jakowicz był uczonym, który czynnie włączył się w rozwój nowo utworzonego Uniwersytetu Poznańskiego. Specjalizował się w prawie państwowym i publicznym. Redagował kwartalnik Ruch Prawniczy i Ekonomiczny oraz Encyklopedię Prawa. Podczas okupacji hitlerowskiej wykładał na tajnych kompletach. Profesor zmarł 18 grudnia 1956 roku. Został pochowany na cmentarzu Górczyńskim.